Bibliofilka z miłości do książek. Cześć. Popowieść Agila wsięgnęłam z dużą ciekawością. Skłoniły mnie do tego pełne zachwytu opinie czytelników w internecie i bardzo liczne rekomendacje. Podobno tej książki się nie czyta, ale wręcz pożera. Zostaje ona w człowieku na długo, a sama opisana w niej historia jest piękna, poruszająca a chwilami wzrusza do łez. Niestety muszę Wam się przyznać, że mnie powieść kompletnie rozczarowała. Być może też dlatego, że moje oczekiwania względem niej były naprawdę duże. Zacznijmy jednak od początku, czyli o czym jest książka. Akcja dzieje się w dwóch wymiarach. Z jednej strony mamy teraźniejszość i 23-letnią Tate, która przeprowadza się do brata do San Francisco, aby studiować pielęgniarstwo. I już pierwszego dnia poznaje niezwykle przystojnego sąsiada, Milesa Archera. Między młodymi zaczyna iskrzyć, jednak chłopak coś ukrywa i boi się budzącego się uczucia. Ustala jasne, zdecydowane zasady, których Tate ma bezwzględnie przestrzegać: czyli nie pytać o przeszłość i nie liczyć na przyszłość. Związek ma się opierać jedynie na miłości fizycznej. Zadłużona dziewczyna godzi się na takie warunki, choć ją ranią, i stara się dotrzeć do powodów takiego zachowania chłopaka. Teraźniejszość przeplata się z przeszłością, czyli z wydarzeniami, które miały miejsce sześć lat wcześniej w życiu Milesa. To drugi wymiar narracji. Ta retrospekcja pozwala stopniowo zrozumieć, dlaczego Miles tak boi się zakochać w Tate. Jaki dramat zdarzył się w życiu chłopaka? Czy będzie on ostatecznie umiał stawić czoło przeszłości? I czy głębokie oddanie i szczere uczucie Tate pokona wszelkie przeszkody? Niepewność Happy endu trzyma aż do końca książki. Dużym plusem tej powieści jest z pewnością to, że czyta się ją łatwo i szybko. Ciekawy jest też tytuł książki, Ugly Love. Zastanawiam się, dlaczego pozostaną przy oryginalnym tytule, nie próbując go przetłumaczyć. Moim zdaniem chodzi tu o pojęcie brudnej miłości, które pojawia się w powieści. Zestawienie bezmiaru szczęścia, które nierozerwalnie wiąże się z uczuciem zakochania oraz trudnego do udźwignięcia cierpienia, gdy kogoś zawodzimy, a ból jest większy od miłości pomimo całkowitego oddania się drugiej osobie, nie jesteśmy w stanie z nią być. Przeżywamy dramat tak wielki, że uruchamiają się w nas reakcje obronne, mające na celu uchronić nas przed podobnym bólem kiedykolwiek w przyszłości, a więc lepiej w ogóle nie kochać, niż kochać, a później tak cierpieć. Doceniam bardzo fakt wzięcia przez Colin Hoover tak delikatnego tematu na swój warsztat literacki. Fragmenty dotyczące przeszłości Milesa są napisane z dużym wyczuciem i wrażliwością. Co więcej, tekst jest wyśrodkowany, co wywiera dodatkowe wrażenie, jakbyśmy byli świadkami naprawdę wyjątkowych i niezwykłych chwil w życiu bohatera. Przejdźmy teraz do drugiego. Teraźniejszego wymiaru książki i powodów, dla których powieść ta nie będzie należała do moich ulubionych. Przede wszystkim, tak jak przeszłość opierała się na emocjach, tak to, co dzieje się między Tate a Milesem, ma głównie cielesny podtekst. No i odrzucają mnie dokładne, szczegółowe opisy zbliżeń fizycznych bohaterów. Jeżeli książka ma być przykładem literatury kobiecej. Powinna bazować na niedopowiedzeniach i na wyobraźni czytelniczek. Takie brutalnie bezpośrednie sceny erotyczne spodobałyby się z pewnością męskiej części czytających, wszak to właśnie mężczyźni gustują w konkretnych obrazach i szczegółach. Moim zdaniem, te fragmenty do całej historii obudzeniu się pięknej, dojrzałej miłości, zwyczajnie nie pasują. Odnoszę raczej wrażenie, że autorka na siłę próbowała napisać powieść erotyczną. Nie umiem też do końca utożsamić się z bohaterami. Są jak z bajki oboje młodzi, piękni, zdolni, Miles jest pilotem, odnosi kolejne sukcesy w swoim zawodzie, Tate studiuje i pracuje w szpitalu i również spełnia się w tym, co robi. Oboje mieszkają w apartamentowcu i w sumie nie brakuje im niczego a przecież prawdziwe życie jest tak dalekie od bajki podsumowując agli love to z jednej strony bardzo bezpośredni erotyk ze szczegółowymi opisami scen łóżkowych dla wszystkich lubiących tego typu książki z drugiej strony ciekawa historia trudnej miłości i tego że nie zawsze można być ze sobą bez względu na wszystko moim zdaniem książka byłaby o niebo lepsza Gdyby autorka skupiła się na wewnętrznych rozterkach i przeżyciach bohaterów, delikatnie jedynie akcentując intymną sferę ich związku. A tak? Książka do przeczytania na jeden raz i można oddać dalej, zwalniając miejsce na półce wartościowszej pozycji. Zapraszam Was teraz do wysłuchania fragmentu powieści Colin Hoover Ugly Love. W którym Miles wyjaśnia różnicę między czystą a brudną miłością. Różnica między brudną a czystą stroną miłości polega na tym, że czysta strona jest o wiele lżejsza. Sprawia, że masz wrażenie, że szybujesz, unosi cię i niesie. Czysta strona miłości sprawia, że latasz ponad światem, szybujesz ponad wszystkim, co złe, patrzysz z góry na to wszystko i myślisz sobie: Jejku, cieszę się, że tu jestem. Tyle, że czasami czysta strona miłości wraca do Feniks. Brudna strona miłości jest zbyt ciężka, żeby wrócić do Feniks. Brudna strona miłości nie może cię unieść. Ciągnie cię w dół. Wciąga pod powierzchnię, zatapia. Patrzysz w górę i myślisz chciałbym tam być, ale nie jesteś. Brudna miłość staje się całym tobą, pochłania cię, przez nią nienawidzisz wszystkiego, przez nią myślisz, że czysta miłość nie była tego warta. Gdyby nie ona, nigdy byś tego nie poczuł, nigdy nie poczułbyś tego brudu. I dlatego się poddajesz. Poddajesz się na całego. Nie chcesz już nigdy kochać, bo żaden rodzaj miłości nie jest wart tego, by znów przeżywać brudną miłość. Nigdy nie pozwolę sobie nikogo pokochać, Rachel. Nigdy. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału bibliofilka.pl